Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek w tym tygodniu, drugi. Z tej cudownej gry mam takie przeczucie, że powoli zbliżamy się już ku końcowi, więc warto by było już zafiniszować ostrzej ten tytuł. Aczkolwiek oprócz już tego odcinka, co teraz nagrywam, nie planuję jeszcze jednego w tym tygodniu. Ale może w przyszłym tygodniu znowu się uda dwa odcinki spłodzić. Dobra, poczekaj w domu na kontakt Lechitów dokładnie. Tu mamy dom. Ciekawe, czy siostra w domu. Co to za hałas? Niszczą ci coś w mieszkaniu. Albo w piwnicy. Co tutaj, się dzieje? Paniczu, tutaj! Niech no ktoś... panicz tylko spojrzy. Rozbój! Cegłę ktoś wrzucił? Czy jak? Na miłość boską, paniczu! Co to ma znaczyć? To jest cegła. Zwali winę na jakieś dzieciaki, uspokoją ją, to nic takiego. Przyznaj, że ta, że to wiadomość do ciebie. To wiadomość, na którą czekałem. Telefony! Lepiej go zamiotę, zanim panienka zobaczy, a potem zamówię szklarza. Ja jej nie powiem. To będzie nasz mały sekret, Grażynko. Otóż to. Grażynka niech sobie pójdzie. Grażynka. Wiadomość od Lechitów. Szulski, możemy porozmawiać. Stawcie się z pismakiem na targ na Powiślu. Będzie tam czekać dorożka. Nie próbujcie żadnych numerów, bo rano wyłowią was z Wisły. Czego Lechici nie wymyślą? Porozmawiaj z Wandą, porozmawiaj z Żukowem. Żukow to jest ten komisarz. Wanda, dobra. Ciekawe, czy możemy jakby tą osobę i tą poinformować. O, zadzwoń. Do kogo? Proszę mnie połączyć z redaktorem Fejginem. Śródmieście 3490. Tak, zaczekam. Dziękuję. Halo? Czyli wybrałem jeszcze trzecią opcję. WS. Dowiedziałeś się czegoś? Tak. Powiedz, po co dzwonisz? Nawiązali kontakt. Mamy się z nimi spotkać na Powiślu w okolicach targu. Podstawią nam dorożkę. Już ruszam. A ja pomyślę, czy nie zawiadomić kogoś jeszcze. O, dokładnie tak. Tylko pytanie, czy mogę obie osoby poinformować? Chyba nie. Kurde. Wanda, to wtedy będziemy jakby za nielegalem. Żukow będzie za... za legalem. No Żukow jest tym detektywem, nie? Ach, te ciężkie wybory. Powiśla. Na Powiślu mieliśmy się spotkać. Wanda jest tutaj. Może niech Wanda zrobi porządek i tyle. Czy być fair i ten... I pójść zagadać z tym. Fajnie by było, jakbyśmy mogli jakby obie osoby obskoczyć, ale dobra. Wolę, powiedzmy, że Wandzie powiedzieć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli będzie możliwość jeszcze ten powiadomienia Żukowa, to pójdę i do Żukowa, nie? Może wtedy będą trzy grupy się spotkają. Żuków z tym, z tą, z policją, czy z, nie wiem, z milicją, nie wiem, co to tam było. Wanda ze swoimi. Mogłoby być ciekawie. Aj, Wanda. Może to jest ta Wanda, co nie lubiła Niemca? Nie wiem. Co cię sprowadza? Zacznij temat Lechitów. Co z nimi? Ustaliłeś już, w której norze siedzą? Nie. Dążą do spotkania, ale na własnych warunkach. Mają podstawić dla mnie powóz na Powiślu. Podchody godne pożałowania. Bez obaw. Zjawię się. Będę mieć na ciebie oko. Okej. Pójdę już.
Czy to już nam zamknęło drogę do Żukowa? Kłopotów, czarodzieju. Czy jak? Mamy jeszcze Żukowa? Okej. Okay. Rozumiem. Czyli wybraliśmy Wandę. No trudno, dokonałem takiego wyboru. Chociaż tak za specjalnie nie byłem przekonany, żeby akurat z nią zagadać. No ale dobra, niech i tak będzie, trudno się mówi. Łapiemy trawę i jedziemy na Powiśle. Wsiadamy w dorożkę. Wydaje mi się, że po prostu będzie ten kwestia, kto nam będzie pomagał. Przypuszczam, że Wanda naśle swoich zbirów, a ten... Co chcesz mi powiedzieć, przyjacielu? A Żukow by nam carską policję czy coś. Dobra, zagadajmy z Uderem, jak już Wiktorze, tu jest. Wiktorze! Stary mnie zajebie, jak się dowie, że to nasza sprawka. Tylko nie cykosz teraz, bracie. Po pierwsze, to nie my, tylko ja. Po drugie, filuj tam lepiej, czy nikt nie idzie. Ja się tutaj filuj. Muszę skupić. Serce mi na chuj. No i patrz, jak ładnie. U ci jakieś krzywe wyszło. Te. I co teraz? Gdzie mam biec? Co robić? Gdzie się kierować? Jak się ściemnia, to niedobrze. Okej. O, czyli tutaj. Okej, w lewo. Dobra. Okej. Tutaj? Nie. Tutaj. Czerwone latarnie. Co wy robiliście, chłopaki? W dzielnicy rozpusty. Kurde. Tutaj? O, panie. Ile to trzeba biec. Kurwa, zrozum. Chuj mi po pieniądzach szulskich. To jest sprawa honoru. Mojego i mojego tatki. Dobra, już dobra, spokojnie. Mam inny plan. Jaki? Bo jak przewiduje angażowanie Satanisława, to ja podziękuję. Spokojnie, nic z tych rzeczy. Ale musimy się dostać do jego gabinetu. Satanisława. Dobra. I co tyle? Nie chcę tego widzieć. Co, zabiliśmy kogoś? Nie zdawaliśmy sobie sprawy, co robimy. Byliśmy wciąż dziećmi. Mieszko Sycemin był łajdakiem. Zniszczył życie wielu ludziom. To moja duma. Ta sama, do której ty przylgnąłeś. Ledwie odkryta, ale... To ona mnie do tego popchnęła. Wtedy wzięła nade mną górę. Piękne. Wszyscy jesteśmy tacy? Każdy taumaturg jest zniewolony przez swoją skazę? Jeszcze długo dręczyło mnie poczucie winy. Ale z czasem... To wydarzenie sprawiło, że stałem się tym, kim jestem dzisiaj. Prawda? Naturalnie. Ciekaw jestem, czy za odkrywanie takich tych tajemnic... Aha, wszystkie wizje były. Okej. Okay. Myślałem, że jakieś punkty dostajemy specjalne. Tak za bardzo, powiem szczerze, że nie mam co rozdawać teraz. No niedawno te punkty leciały jak dzikie, a teraz nie mam ten, to bym może kupił udręczenie, cokolwiek, no, ale nie ma, no nie ma, no i co zrobisz, jak nie ma, zero, nul, dobra, udaj się, dobra, krawieckie rozterki, to pewnie jeszcze wiszą, dobra, idziemy. Gdzie ta dorożka jest? Dorożko. Lachici. Lachici mi się kojarzą z tym, z kibicami Lechi Gdańsk, nie wiem. Sorry za moją tą, ale nie znam się za bardzo na polskiej piłce obecnie. Znaczy no niby jakby miały się nowe zespoły pokazać w obrębie, nie wiem, ostatnich 20 lat, ale
Jakoś tak za specjalnie się nie interesowałem. Tobias Fagan. Długo tu tak czekasz? Jestem dziennikarzem. Potrafię być cierpliwy, kiedy wiem, że czeka mnie nagroda. Dorożki, jak widzę, jeszcze nie ma. Pewnie nas obserwują. Cierpliwości. Zanim dokładnie. Tu będą, powiedz, co dla mnie masz. Opowiedz, co staniłeś. Mam informacje, które mogą ci się przydać podczas wywiadu. Zacznijmy dokładnie. Od tego, jak nakłoniłeś Lechitów do kontaktu. To akurat nie było trudne. Dotarłem do zamachowca. Krystian Król przeżył wybuch własnej bomby. Leżał w szpitalu praskim, fanatycznie oddany sprawie. Nieźle. I Żukow miał winowajcę pod samym nosem cały ten czas. Jest coś jeszcze? Dobra. Powiedzmy o Stefanii Lipnickiej. Ciekawe, co mi tutaj umyka. Celem zamachu była niejaka Stefania Lipnicka. Prowadziła fundację na ulicy Nowogrodzkiej. Lechici dowiedzieli się, że Lipnicka donosiła. Wydała władzom członków jakiegoś polskiego towarzystwa z Wilna. Bomba to była zemsta. Czyli to był zamach na nią. Wszystkie inne ofiary... To niestety postronni pechowcy, tak. Masz jakiś dowód na zdradę Lipnickiej? Ciekawe. Ta Nowogrodzka to dosyć się przejawia, widzę, przez różne wieki. Toczy się w ramach fikcji literackiej, ale w dzisiejszych czasach Nowogrodzka też jest, jakby to powiedzieli niektórzy, gniazdem szatana. Wspomnij o carskim orderze i liście. Skłam, że nie masz żadnego dowodu. Wspomnijmy. Bądźmy tam. List gratulacyjny i ruski order. I tak nie żyje. Co prawda, córka jeszcze żyje. Nie mogę o tym nie napisać. Dobrze ci idzie. Co jeszcze? Przekaż, jakie jest stanowisko socjalistów w tej sprawie. Wspomnij o małej Izabeli, która straciła wzrok. O. W szpitalu praskim leży Izabela Lipnicka, mała córka Stefanii. Wskutek zamachu straciła wzrok. I pewnie chciałbyś zasugerować, żebym nie wspominał o niej w artykule? Powiedz, że to sprawa jego sumienia. Zwróć uwagę, że dziewczynka jest niewinna. O. Dziewczynka straciła wzrok, matkę jeszcze zostanie napiętnowana jako córka zdrajczyni. Dziecko nie ma z tym nic wspólnego. Dokładnie. Wiktor Szulski, kryształowy rycerz. Nie najlepszy byłby z ciebie dziennikarz, jeśli pozwalasz sobie na poczucie winy. No ale niech ci będzie. Dobrze ci idzie. Co jeszcze? Tak. Przekaż, jakie stanowisko socjalistów w tej sprawie. No chyba to... Odświeżyłem mój kontakt z socjalistami. Proszę, proszę. Jak często widujesz się z Wandą? Nieistotne. Ważne, że chcą być jak najdalej od Lechitów. A nawet otwarcie darzą ich wrogością. Podoba mi się ta dychotomia. Wspólny cel, ale jednak moralne wyzwanie. Bardzo bym chciał już usłyszeć wersję tej drugiej strony. To wszystko, co udało mi się ustalić. Niesamowite. Chyba musimy częściej współpracować. Ciekawe, czy ta druga opcja, która była niedostępna, że jakby nie odkryliśmy to, czy to nie była właśnie kwestia z Żukowem na przykład. Zapytaj, czy miewa wyrzuty sumienia. Z powodu tego, co piszesz, miewasz czasem wyrzuty sumienia? Nigdy, jeśli piszę prawdę. Natomiast dość spore, kiedy piszę pod cenzurę w Kurierze. Co dokładnie zamierzasz napisać o Lechitach? Mówiłem prawdę. Chcę wiedzieć, czy to polscy patrioci, którzy zrobili błąd, czy rosyjscy prowokatorzy, którzy chcą zniszczyć socjalistów. Czy może zwykli fiksaci? Okej, zaczekajmy na dorożkę zatem. Dobrze, nie każmy na siebie czekać. Dokładnie tak. Włazić, nie rozglądać się. Dobra, ciekawe, czy będzie fajna walka tutaj. Dobra marka. Maszyna Hammonda? O czym on gada? Dobra, siadajmy. Jedno krzesło, tak a propos stało. A więc to jest ten sławny Kmicic, herold rewolucji. Mamy ze sobą wiele wspólnego. To się jeszcze okaże.
A to musi być pan Szulski. Dziwne towarzystwo dla socjalisty. Zapyta, jak oni siebie widzą. Oskarż ich o terroryzm. Daj Feiglinowi mówić, a w sumie... Nie po to się tu spotkaliśmy, aby wytykać sobie różnice klasowe. Jesteś tu po to, aby zanieść świadectwo o Lechitach Polakom jako pierwszy. Będziesz sławny. Co chcieliście osiągnąć tym zamachem? Zasiać strach w imperialistycznych sercach. Pokazać, jaki los czeka zdrajców Polski. Chodzi o Stefanię Lipnicką? Tym wywiadem chcemy obnażyć jej kłamstwa, jej zdradę. Niech ludzie ujrzą jej prawdziwe oblicze. Ona nie była Polką. Nieprawdziwą. Dobra. Zauważę, Lipnicka nie zasłużyła na taki los. Przewiny pani Lipnickiej nie są współmierne do zastosowanej kary. Powiedz to tym, których wysłała na szafot. Żałuję, że mogliśmy ją zabić tylko raz, podczas gdy ona zabiła wielu. Córce Lipnickiej będzie lepiej w przytułku. Teraz ma chociaż szansę wyrosnąć na patriotkę. Ofiarami padli wyłącznie Polacy. Nie rozmija się to z waszymi postulatami? Proszę nie wypaczać naszych intencji. Co was najbardziej poróżnia z socjalistami? Bo wiem z pewnego źródła, że ich stosunek do was jest zdecydowanie negatywny. Socjalizm nas poróżnia, redaktorze. Co tu się dzieje? Koniec wywiadu! Policja? Nie. Nie przyszliśmy was aresztować. Proszę bardzo. To będzie egzekucja. Chyba nie wiesz, z kim masz do czynienia, panienko. Ale wiem, że jutro wyłowią twojego trupa z Wisły. Będziesz przykładem dla innych. Co tak długo? Wystawiłeś nas, kacapski synu! Coś w tym stylu się spodziewałem, okej. Czyli rozumiem, że jakbyśmy wybrali stronę tego, jak on tam, Kuźniecowa, czy jak on tam, to by przyszedł pewnie. Dobra, niech będzie. Powalczmy trochę. A i co my tu mamy? Kolega starczą. Welles Krampus. Dobra, Welles, panie. Gdzie jest Welles? To jest Krampus, a Welles, to który to był? Ty, słoneczko, ty moje. Dosyć szybko, Marda, 50% szans na przerwanie, dobra. To bardziej chodzi o to, żeby uśpić tą jego, no, cechę czy coś tam. Okej. Okay. Teraz wyrwiemy dwa gongi. Nie? A, dobra, udało się ominąć tą kolejkę. Dobra. Teraz kolega. Kolega Bukowacz Golem. Właśnie, co tam ten golem potrafi? A on wszystko powoli. Ale jak pierdeknie, to normalnie tylko ten. Kapciochy zostaną. Dobra, lecimy Bukowaczem. Skowyt. Bardzo lubię ten Skowyt. Możesz? Dziękuję. A my co? Zajmiemy się kimś? Obniża skupienie, daj 50% szans. Takie tamtego. Dobra, obniżmy te skupienie. Może kolejka minie. Dwa gongi tak czy siak wyrwę. Czemu akurat mnie atakują? No właśnie, a nie nią. Kurde, babka w spodniach. Jak to wygląda? Dobra, czy tak ci mają zdjęte. A ten co ma? Jakąś taką łapę? Zapewnia odporność na spowalnianie tempa i przerywanie działań. Lalek Morana. Okej. Okay. Pani Morana. Cena spokoju. Zadaje 8 razy większe obrażenia niż liczy brakujące skupienie wroga. Jemu żadnego wroga, ten skupienia nie brakuje. No to takie to słabe trochę. Dobra, no to może weźmy tego. Lelka w takim wypadku. Przynajmniej będę mógł swoje ten na niego przenieść.
Obniża skupienie, chroni przed otrzymaniem stanu w danej rundzie i to jest dosyć szybkie. No kurde, Stefan, to jest najszybsze, dobra. Przynajmniej skupienie obniżymy, a to co? Też obniża skupienie, okej. To walim, Stefan. Okej. Już jest przestraszony zapewne. A się kujka, bo na rozstrzelanie normalnie? Dobra, ten już ten wali po gaciach. Chyba. A, dobra, a ten? Zaatakuj upyrem lub dżinem. Dobra, no. Upyr by mnie mógł troszeczkę uzdrowić, nie? Co prawda jest to powoli. Dobra, może to weźmy. Komu by to jeszcze obniżyć coś? Kurde. Chyba nie tego wybrałem. Nie kumam tego, którego ja teraz wybrałem. Aha, dobra, tego. Dobra, obniżmy mu skupienie temu. Czy tamtego dobrze wybrałem, dobra. Kurde, minus 3, fajnie. Koleżanka, po raz pierwszy. Szczelaj. Aha, dobra. Ona nie strzela. Ale możemy się kolegi pozbyć. Rozumiem. To wal, Stefan. Zadaję, bo przepraszam, 9 punktów. Jeżeli się wyrobimy, czemu nie? Może kitnąć w kalendarz wcześniej, chociaż nie. Okej. Okay. Czemu koleżanka nie strzela? Dobra, to się bierzemy teraz co za kolegę. Lelek, zauważyłem, że bardzo ładnie ten obniża skupienie. Jeszcze mnie ochroni, dobra. Dajmy mu cierpionko. Okej, teraz ona strzeli. Dobra, zabiła łysego. Ten kolej z przodu to wygląda jakby ten. Miał jakiś ten. Jakby to powiedzieć. Nie no, nie ma swojego salutora. Ej, co my to możemy ci zrobić? Skupienie ci obniżyć. Ale tak naprawdę tym jak się pierdeknę, to już się nie będzie. Dobra, zajmijmy się kolegą z tyłu. Może kolega z COVID mu zarzuci. Czemu nic nie widziałem? Halo. A ja nie mam zaklejkowanej tej? A, jeszcze raz. Dobra. Co by to zrobić? Może się uleczmy kolegą na przykład. Wolna, przemyślana, 11-20, no to też się skończy glebą, widzę. A jakby się nie skończyło, to może spróbujmy golemem przywalić. Nie, tu jest. Gdzie jest golem? To jest golem. Bardzo wolna. Nie, no, raczej nie skorzystamy z tego, ale niech będzie. Myślę, że zginie szybciej niż golem go pierdyknie. Dokładnie.
Dziękuję i tak dalej, ale dlaczego nie raczyłeś mi powiedzieć, że zamierzasz ściągnąć tu socjalistów? Nie było czasu w tym całym dziennikarskim zabieganiu. Porozmawiamy na zewnątrz? Tak, oczywiście. Nie mogę długo zostać. Zaraz będzie tu wojsko i policja. Dopytaj, co dalej z lechitami. Co zamierzasz zrobić z tymi fanatykami? Takiej hydrze wystarczy uciąć jedną głowę. Reszta się sama zagryzie, wsypie lub schowa ze strachu. Zobaczymy. Tak. Pani Wando, może krótki komentarz dla prasy? Polskiej prasy? Obiecuję ci, że jeszcze będziesz miało o czym napisać, Feigin. Dobry komentarz. Powiedz mi, WS, jak chcesz, żeby o tobie napisano? Tego nie powiesz, bo masz za małą dumę. Zaproponuj, żeby pisał o tobie WS. Przyznaj, że wolisz, aby o tobie nie wspominał. Dobra, może być co WS. Na WS? Kto wie, może to początek naszej wielkiej przyjaźni. Tak, na pewno. Nie sądzę. Doprowadź do końca sprawy Pieti, robotników i ten, okej. Okay. O, jakiś punkt żeśmy dostali. Mogę zaszaleć na coś? Chociaż jeden punkt dla golema? No serio, nie ma. Ciekaw jestem, czy można tutaj wymaksować całe drzewko. Bo tak wychodzi, że kolejne tutaj trzeba było mieć trzy, tutaj nie wiem ile. To mógłbym furię dać. Dobra. Mogę dać, czy nie mogę dać? Nie, no nie mogę dać. Koszt 2, koszt 3. Nie wiem, jeżeli te punkty tak słabo lecą, to lipa. Dobra, zobaczmy, czy krawca możemy ogarnąć. Chyba nie. Oj, krawiec. Krawiec się nie da. Dobra, idziemy za Baurycym pogadać, kurde, ale ciężkie imię do wymówienia. A Baurycy. Nie mogli go, nie wiem, nazwać Brian albo coś. Tylko o Baurycy. Aj, a Baurycy. Gdzie jesteś? A, tutaj. No dobra. Jesteś u siebie, drogi przyjacielu. Jajcarzu, Wiktorze, ty. Powiedz mi, czy ta krew na chodniku przed wejściem bardzo rzuca się w oczy? Nic nie zauważyłem. No właśnie. Zuch! Słuchaj, szykuje nam się akcja jak za starych dobrych czasów. Ja, ty i pranie zbiru w popyskach. Chcesz posłuchać? Serio? Wiem, że chcesz. Zapytaj o akcję ze starych czasów. Jak za starych czasów? Mi, co to za akcja się szykuje? Jest taki jeden kafar z Różyca. Skurwielowi się wydaje, że może zadzierać z lewym brzegiem. On i jego ludzie zatrzymali jednego z moich, Maxa, że im niby coś winien. Wywinął się, ale niesmak pozostał. To pomyślałem, że wytłumaczę kafarowi co i jak. Idziemy tam, co? Kurde, strasznie słabo to wygląda, jak on jakby mówi i jakby nowa animacja się załącza z nowym tematem i to tak sztucznie przeskakuje wszystko. Łącznie z kolorami. Słabo to jest dopracowane. Zapytaj, czemu nie wyśle swoich ludzi. A bojki tego nie załatwią? Z dobroci serca proponujesz wspólną przygodę dla zacieśnienia więzi. I tak cię traktuję. Kocham moich chłopców i nie powtarzaj im tego, ale tu potrzeba, wiesz, zmyślnym być i znać się na magii. Chodź ze mną na Różyca. Dobra, idziemy. Masz mój grymuar. No, i to lubię. Chodź, wyjaśnimy kafarowi, że z nami nie ma żartów. Nikt nie będzie moich ludzi ścigał za jakieś zmyślone długi. Dokładnie tak.
Różyca. Kafar w Różyca. Pięknie. Przekupki trajkoczą. Tragarze pomstują. A tam, na pieńku, pańską skórkę dzielą. O, a tam mój tatko stragan niegdyś miał. No, nieważne. Gdzie ten fetniak urzęduje? Tam w szopie na południowym wschodzie. Jego ludzie zwykle wystają przed wejściem. No to idziemy. Ale. Ty leć zamknąć Różyca z Mojkami. Co by Kafar wiedział, że to nie przelewki. I żeby żaden z jego gnojków nie uciekł. Nie mogę pozwolić, żeby szef sam za mnie karku nadstawiał. Nie sam. Z Wiktorem to nie pierwszy raz, jak naklepujemy rozbójnikom. Dopytaj o przewinienie Kafara. Co ci dokładnie zrobił ten cały Kafar? Grozi, że przyśle ludzi i skrzywdzi moją córeczkę, jeśli nie oddam mu pieniędzy. Kiedy ja uczciwie je wygrałem. W karty. Ale Kafar uważa, że był wtedy pijany i że to wykorzystałem. Nie martw się. Urządzimy go zaraz na cacy. No, zmiataj. Bramy pozamykać. I się robi, szefie. Się robi, szefie. Ciekaw jestem, jak ten Kafar będzie wyglądał. Odbędziemy podróż sentymentalną. Dawno temu w Syrenim Grodzie żył sobie okrutnik. Przywódca 40 łapówkarzy, pilnujących porządku na Różycu. Niech zgadnę. I my jesteśmy tymi prawymi wojami, co dadzą mu nauczkę, tak? Znasz to? Ale z nas uczynne dranie, co? Zapytaj, co mu tak wesoło. A co ciebie taki dobry humor ogarnął? No jak to? Jak za dawnych lat, nie? Ty i ja przeciwko całemu światu. Truchy tak, dawne wierność sobie klną, głos ich jak pocisk z proc. Poza tym Antków z Różyca wyjątkowo miło leje się po mordach. Oho, czekaj, o wilkach mowa. Oto i oni. Zaczynamy zabawę. Co to który to Kafar? Bramy zamykasz, awantaż chcesz robić? Nie powinieneś się tu pokazywać, niedzic. Tak, wiem. Widok intelektualisty was onieśmiela. No, Wiktorze, pora napisać pierwszy rozdział naszej dzisiejszej opowieści na tych czerwonych facjatach. Nazwę go Pielgrzym i Tuziemiec przybyli. Rozumiem, że to jedna z pierwszych walk dopiero. Ej, dobra. No to standardowo. Wallace, Krampus, dobra. Dajemy Waleska. My co? Zabieramy mu skupienie standardowo. No co mogę zrobić? Koleś bez skupienia to jest jak dupa węża. Właśnie, wąż ma tyłek? Chyba ta? Dobra. Skupienie razy dwa. Może być. Tylko wcześniej moglibyśmy mu przerażenie narzucić. Kurde, trochę głupio zrobię. Dobra. Zobaczmy, co tam u łysego słychać. Bukowacz. O! Bukowacz, bardzo dobrze. Właśnie przeszykowałem Bukowacza. Cudownie. Obniża skupienie. Dobra, no obniżaj te skupienie. A kolega co tu ma? Kolega Upyr Jean. Dobra, niech będzie Upyr. Podleczy mnie trochę. Chyba. Obniża skupienie, uwalnia się od negatywnych stanów. Nie mam negatywnych stanów, dobra. Kolega już przyklęknął, ten dostał w nocha. Ale taki mam wrażenie, że to dopiero przednia straż, niestety. Aha, Uder jeszcze nie zaatakował, dobra. To my się może kolegą pobawmy w takim wypadku. Dajmy mu jeszcze jedno obniżenie. Cudownie. Przy
przydałoby się ten stanę sobie oczyścić, bo widzę, że dosyć mi krwawienia wnieśli, ale 16. Okej. To będzie dobry cios, myślę. Liberum veto. Niech będzie. Kurde, w ogóle skupienia nie mam. Ciekawe. Muszę sobie odbudować. Jak się odbudowuje skupienie? Skupienie, dobra, to muszę z piąchy walić. Chyba, że coś mi ten któryś przywraca, nie? Właśnie, a pierdyknijmy tym. Wolna 16, 19. Bardzo wolna. Jeśli skupienie wroga jest niepełne, umiejętność się zada podwójne obrażenia. Dobra, zanim on się zamachnie, to ja jeszcze mu obniżę może to skupienie. Tak, żeby miał mniej. Tym, nie? Obniża skupienie, dobra. I będziemy przed golemem. To w teorii golem go tak pierdyknie, że nie będzie co zbierać. Kolega się tak zachowuje, jakby miał jakąś dopałkę. Pierwszy atak na ten cel wywoła kontratak. Aha. Super. Dobra, ten się złoży raczej. Ale może sobie uzupełnijmy ten skupienie w takim wypadku. Kurde. Ale go pierdyknął. Dobre. Dobry golem jest. To jest jak czołg. Tylko trzeba długo wyczekać niestety. Akcja, reakcja. Chciałbym... Aha, bo to jeszcze tak jest koniec, dobra. Och, Wiktorze, ależ to było wyśmienite. Czujesz ten zapach magdalenki unoszący się w powietrzu? Jak przyłożyłeś temu najwyższemu, też mi się łezka wokół zakręciła. A to dopiero pierwszy rozdział. Czy to już czas dokładnie na drugi? A jak? A w nim, co tylko sobie wymarzymy. Na koniec tylko musimy odwiedzić Kafara. W końcu jestem tu służbowo. To jest nasz czas, Wiktorze. A czas jest jak mała kurwopatwa, która szybko spierdala. Trzeba nam to wykorzystać. To co sugeruje, że... Za mną, ta królewna oczekuje w swojej wieży. Aha, dobra. No to prowadź. Bo się bałem, że... czeka na nas ten... jeszcze dwie walki. Zastanawiam się, czy warto tu pozwiedzać teraz? A chyba nic nie ma. Dobra, idziemy na Kafara. Ty, gdzie ten Kafar jest? Aha, musimy za nim iść. Sami nie możemy. Jak widać, ludzie mają wywalone na to, że... Zobacz, no tu. Pozamykali bazar. Co tam? Ej, stać, szumowiny! Do was mówię! Czym sobie zapracowaliśmy na takie traktowanie przez władzę? Czyli jednak będzie jeszcze jedna walka przed Jaka Kafarem, tak wychodzi. To mordziaty! Sprzedajny Salceson! Chyba ci życie nie... Salceson? Jak ten ksiądz od Salcesonu, co siedzi teraz za przekręty? No i cudnie. Kolejny do przerobienia na pasztet. Dawaj, Wiktorze! Chociaż po uważnej obserwacji, tutaj ta przeróbka już niewiele pomoże. Ty, jak ci zaraz? Jazda stąd, sukinsyny! Zażartuję go kosztem, wyjaśnij grzecznie wasze motywy. O. Niestety jest to niemożliwe. Widzi pan, przeżywamy tutaj dziś z kolegą podróż sentymentalną. Właśnie. W ramach niej odwiedzamy stare kraje i bawimy się jak za pacholęcich lat. Uszy więdną od tego pierdolenia. Szkoda gadania, Wiktorku. Czas zrobić pranie. Rozdział drugi, pielgrzym i tuziemiec. Zobaczymy.
rozdział drugi, ta. Dobra, standardowo lecimy. Co to kolega ma? Bukowacz, bardzo dobrze. Bardzo lubię Bukowacza, jak już wspomniałem nieraz. Standardowo może ten, obniżmy mu skupienie. Okej. Najgorzej, że z walki na walkę robi się coraz trudniej. Dobra, kolega co? Upyr Jin. Aj, panie upyr. Co ja mogę tym Jinem zrobić? Powiedz mi, Jin. Leczyć się nie muszę. Otrzymuję obrażenia w ostatniej rundzie trwania. No to trzeba strasznie długo czekać. Stefan. Dobra, dawaj. Odbiera skupienie na końcu każdej rundy. W sumie może być. No, widzę, że naprawdę kosą atakują. O, kolega się podleczył. Jak miło. Obniża skupienie. Dobra, też dobra. No i co my teraz mamy? Znowu się uleczył, czy on leczy innych? Bo tak nie kumam tego. Koleś, ty siebie leczysz, czy innych? Drugi kolego. Się mi nie podoba. Dobra, pierdyknijmy w tego zatem. Może się uda. Dobra. Temu by trzeba było obniżyć coś. Lelek Morana. Może lelkiem, kolego. Obniża schronienie. Skupienie, zagadam. To obniżaj. O, kolega, jeszcze nie kitnął w kalendarz? Kurde. Niedobrze. Dopiero teraz. Okej. A kolega co tu ma? Veles Krampus. Veles. O, Krampus. Krampus. Obniża skupienie, przywraca całe twoje skupienie, ale w zamian tracisz punkty życia. Nie. 1:1. A ile mu tego skupienia obniży? Zaraz. To był Veles Krampus. Dobra, to idziemy Velesem. O! W sumie ten... Mógłby mnie uzdrowić? Czy nie? Chyba nie. Ej, dobra, kim byśmy się tu zajęli? Widzę, że kolega tu się rozbrykał. Bardzo. No to koledzy możemy zdjąć ten, dobra. To może zróbmy tak. Cudownie. Możemy go dziabnąć w ten sposób. Przynajmniej skończymy. Kurde, też ładnie wali. Przydałoby mi się leczonko. To tu fajnie leczy. Kolega fajnie leczy, tak? O to co dają? Nie, no dobra. Podlecz mnie, Stefan. Chyba, że nie dasz rady. Jeszcze żyje? Wkurza mnie ten koleś leczący.
powinienem się na nim skupić. Ale on chyba sam siebie tylko leczy. Nie rozumiem tego. Dobra. Temu podziękujemy. Ten jest tak. Dajmy może mu golema. Jakoś takoś. Kurde. Dobra, pamiętaj, żeby skupienie tamtemu obniżyć. Dobra, koledze, dziękujemy. Teraz temu trzeba obniżyć skupienie, żeby dostał podwójne obrażenia. Chociaż nie. On ma obniżone. Akcja, reakcja. To dobra, no to obniżmy mu jeszcze trochę. Dobra, golem powinien pierdyknąć zaraz. Dobra, dajmy jeszcze raz. Aha, nie damy. Nie no, golem jest fantastyczny, powiem tak. Ale muszę się niestety podleczyć. I zdjąć te statusy z siebie, kurde. Ej, chodź Stefan, ty uderzę mój. Co by mu to zapuścić? Dajmy mu jeszcze raz zatem rozproszenie. I... Dobra, jesteśmy czyści. No to można jeszcze raz walnąć, dobra. I myślę, że przygotujemy go na... golema. Proszę bardzo. Okej, też go możemy pierdyknąć. No już nie ma co obniżać, Stefan. To jak użyję, to... Tak bez sensu, dobra. Proszę bardzo, kolega go załatwił, a nie golem. No ale okej. W okolicy jest coś dziwnego. Tak? W okolicy jest coś dziwnego. Zbadaj. Mała paczka. W środku jest tylko nieco podejrzany biały, miałki proszek. Nad paczuszką kłębi się żądza nie tylko pieniądza, ale też sukcesu. Szybkie dorożki, kosztowne lokale, piękne kobiety. Szybkie dorożki. Toś mówią, kto nie ma miedzi, ten w domu siedzi, a on jako pyli swój magiczny cukier miedzi będzie mieć pod pokokardę. Będzie żył jak Basza. Okej. Okay. Czyli tu mamy jakąś historię do zebrania. Ciekawe, czy tylko w tym momencie, czy nie. Dobra, chodźmy z kolegą. No i co tak, to jest ten kafar? Ty, niedzic. Z innej parafii jesteś. Na chuj żeś tu przylazł koło myje robić. Zejdź nam z drogi, ordynusie. Czekaj, a Baurycy, przypatrz mu się. On ci nie przypomina... Zbira Samsona. Te same małe oczka błądzące na oślep w poszukiwaniu rozumu. Coś ty powiedział? Wyglądasz jak taki podskakaniec sprzed lat, co nam stał na drodze do celu. Robimy z nim to samo, co zrobiliśmy z tamtym? Ale serio, to nie jest jeszcze ten kafar? My od sióstr franciszkanek do szanownego pana kafara o szczodrym sercu, o którym wieść się niesie po obu brzegach Wisły.
zbieramy na drewnianego Chrystuska od lalkarza Geppetta, z którym wspólnie będziemy kwestować, jak już kończynki ożyją. Co? Jest taki lalkarz? Kurwa, ja już powagi zachować nie potrafię jak kiedyś. No, z idiotą nie pogadasz. Popamiętacie, chujki. Dobra, mam nadzieję, że to ten kafar cały. Dobra. Szemrany typ. Silno ręki. No mam nadzieję, że to jest ten kafar. Dobra, stań do walki. Hej, panie kafar. Przewraca punkty życia w liczbie 7 co rundę. Okej. Okay. Upyr Jin. Dobra. Trzeba to jak najszybciej uśpić, mi się wydaje. I tyle. Nie ma to tamto. O, dobry jest. Dobra, kolega, rozumiem, że przyśpiony. Dobra, kolega, co tutaj? OLS Krampus. No to standardowo OLS. Chłopcze. Jadowity uśmiech. Hej, a my co? Standardowe obniżanie skupienia. Dobra, może tego wolnijmy. I będzie git. Kurde, da 8. Za 10? Powaliło ich? Dobra, trzeba chyba tego uśpić teraz. Lelek Morana. Co ty, Morano, potrafiłaś? Cena spokoju. Zadaje 8 razy większe obrażenia niż 3 brakujące skupienie wroga. Aha. O, jak wróg ma całe skupienie? Dobra, wal tak. My się może na kafarze skupimy w takim wypadku. Dobra, runda kafara odpadła. Bardzo dobrze. Kolejne skupienie obniża. Bardzo dobrze. Dobra, kafar jest odkryty. Jeżeli to jest kafar, oczywiście. Skupienia to już nam nie potrzeba. Ej, ale on ma tylko 3. Szkoda tego używać. Ale lipa. Dobra, walnę go z piąchy i tyle. Ej, co my to możemy zrobić, droga koleżanko? Obniża skupienie, spowalnia zaplanowane działanie. Okej. Okay. A nie, zaraz. Zdrowia mało mamy. Może tak. Dobra, kafar się złożył, jeżeli to był kafar. Ci po 10 walą. Otrzymuję wrażenie na końcu każdej rundy. Może być. Chciałbym obniżyć skupienie jakoś. Ktoś tu obniża skupienie tak elegancko, tak bardzo fajnie, tak jakoś. Okej. Okay. Może tak dajmy. Aha. Błyskawiczna kombinacja. Dobra, zadawaj błyskawiczną kombinację. Wolna, zadaj obrażenia. Dobra. Chyba będzie szczęśliwy koniec.
ty. Ten golem jest fajny. Jest wolny, ale jak pierdyknie, to... To jeszcze nie był kafar? Serio? No dobra. Wbijamy. Będzie kafar, trochę dłuższy odcinek. Chuju. Niedzic, ty garbusie. Zawsze wpadasz bez zapowiedzi. Ty. Słyszysz go? Lichwiarz mnie garbusem nazywa. Ścierwo. Następny garbus? Razem bilecik przyślę. Masz się trzymać z dala od moich ludzi, zwłaszcza od Maxa. A co ty mi możesz? Ja tu mam renomę. Lepiej zamknij jadaczkę i idź sobie szczekać gdzie indziej. Ja tu mam jadaczka renomę. To mu zaraz odpadnie. Bierzemy go. Najpierw zapytaj kafara od łuk Maxa. To jaka jest twoja wersja wydarzeń? To ważne? Nie po to cię brałem, żebyś teraz dysputy z nim prowadził. Najciemniej pod latarnią. Twój Maxio zajumał mi coś ważnego. Po to, żeby samemu na tym zarobić. Gadaj, zdrów! Nie mam powodu, żeby ci wierzyć. Masz cykorię, to wszystko powiesz, żeby dupę uratować. Frajer jesteś, tyle ci powiem. Stul pysk! Wiktorze, bo ja się niecierpliwię. Aj, no i co? Nie odkryłem czegoś pewnie z tym cukrem, z tą miedzią czy czymś. I nie mogę teraz zareagować, więc pewnie go niepotrzebnie zaatakujemy. Nie mam... No, nie wyjdę przecież teraz. Nie ma opcji. W porządku. Spróbujmy po twojemu. Jak za starych, dobrych czasów. Ależ się rzucasz jak mały kogucik. Nic na mnie nie macie. A Max ma mi oddać, co jest mi winien. No dobrze, niech ci będzie. To my sobie już pójdziemy z Wiktorem. Naprawdę? Nie, ta. Kurwa! A teraz pożegnaj się z ząbkami, skarbeńku. Rozdział trzeci. Pielgrzym i tuziemiec zwyciężają. Dobra, tym razem mamy czterech. Runda pierwsza, runda druga, runda trzecia. Że co? Dobra. O, Bukowacz. Bukowacz, bardzo lubię Bukowacza. Po raz dziesiąty wspominam o tym. Standardowo obniżymy mu ten. Zbiera skupienie na każdą... O, to też dobre. Welles. Wszystko jakby takie standardowe, ciągle ci sami. No ale co zrobić? Teraz ja w czapkę dostanę. Pewnie. Dobra, ten jest obniżony, zobaczmy. O, no dobra, dajmy tak. Zobaczmy pana z tyłu, szefa. Lelek Morana. Morana. Ty Morana coś miałaś fajnego? Zadaje niszczy brakujące skupienie, jemu nie brakuje. Obniża skupienie, przerywa. Okej, dobra, dajmy tak. Ten się powinien załamać. Morana zadziała. Kolega się chyba zaraz... Myślę, że sam zawinie. Ale pomóżmy mu zatem. Okej, jednego mniej, proszę państwa. Szefa możemy dziabnąć też? Spok. Dobra, zobaczmy co kolega tutaj chce od nas. Upyr Jin. Aj, Jin. Jin by mnie mógł podlecić, ale czy ja potrzebuję leczenia? Dajmy może tak.
cecha uśpiona. Cudownie. Czasem skupienie widzę pod niej, bo oni jednym uderzeniem walą za ten. Po 2-3 mi zabierają. Dobra, szefu, chyba kitnie w kalendarz. Ja muszę odrobić ten. Skupienie. Ktoś. Może golema wypuścimy standardowo? Dajmy, że tak. Kurde, no, golem. Okej. Szefu zeszedł. Akcja, reakcja. Ten i tak zginie od golema. Dobra. Damy mu to. Golem pierdyknie zaraz. Błyskawiczna kombinacja. A, spoko. Nie no, golem jest boski. Na serio. Cieszę się, że go mam i zacząłem używać. Kolega się zwinie, myślę. Ale może. Co ja tu mogę? No w sumie tego i tak nie użyję. Dobra. Dobra, już dobra. Zapomnę o sprawie, tylko wypierdalać. Zapomnisz akurat. Daj Wiktorze gnata Satanisława. Nie dawaj mu broni. Musi się skończyć tak samo jak ostatnio? Niby tak, ale teraz to naprawdę my dyktujemy warunki. Nie będzie tak jak wtedy. Sami sobie jesteśmy panami. Daruj mi życie, a wszystko ci zapomnę. Przysięgam. I Maxowi też. Nic do was nie mam. Aż kurwa. Musiałeś się pobeczyć? Chuj z tym. Po rękach nas będziesz całował. I mojeczki moje. Jasne, jak słońce. Weźcie tam, na stole jest akwawita. Na zgodę. Chodźmy. Akwawita? Zasłużyliśmy na wysokoprocentowy epilog. A co to jest akwawita? Jakaś ta kasa? Akwawita. Co, znowu pijani będą? No, i to się nazywa szczęśliwe zakończenie. Pobiliśmy paru bandziorów, daliśmy im lekcje. Gdyby to było złe, to by carska władza inaczej Warszawę stworzyła. Lichwiarz pokonany, sprawiedliwość zatriumfowała ostatecznie. Wspaniale spędzony czas. Bawiłem się pysznie, a ty? Ja również. Pewnie. Ty mi lepiej powiedz, dlaczego mój tatko za nas wtedy beknął. Tak szczerze. Wróciliśmy, Satanisław zabrał cię na spytki do gabinetu i co potem? Ja przyznaj, jak to pamiętasz. Ojciec ani razu nie podniósł głosu. Pragnąłem, żeby wtedy krzyczał i był wściekły, a on tylko mówił. Momentami pojawiał się Balberit i patrzył na mnie. Myślałem, że tego dnia umrę. Potem usłyszałem, że za śmierć lichwiarza odpowie twój ojciec, a tobie i mnie się upiecze. Stanisław kazał mi się spakować i zabrać ze sobą ten rewolwer. Żebym pamiętał, że przeze mnie tamtego dnia życie stracił nie tylko lichwiarz. No tak, mój tatko zgnił w pierdlu, a twój musiał sprzedawać antyki. Wyznaję, że ojciec był na łasce ochrany. Nie wiesz wszystkiego. Ojciec był też zmuszony wpuścić jednego gada do domu. Iwana Konieczkina. Pierdolisz! Satanisław rozpruwał się o chranie? Nie zazdroszczę. A uważasz, że twój stary miał rację? Że cię wypędził? Broń decyzji ojca. Chronił się. Skrytykuj decyzję ojca. Czułeś się wygnany. Nie wiem. To było dawno temu. W innym życiu. Racja. A teraz jak Satanisław nażarł się gruzu, to już nie ma znaczenia. Nieważne.
Każdy wycierpiał swoje. A teraz jesteśmy tu i raczymy się wódką wygrani. Pochwalę zdobyczną wódkę. Trzeba przyznać, że ta wódka to wyśmienity trunek. Pełna zgoda. Pali w gardło jak potrzeba śpiewania sonetów. Uderza do głowy jak wena. Smakuje jak różycka. Wiesz, gołda z masarni. Wiem, koszerna. Wiktorze, co ty o mnie właściwie sądzisz? Szczerze. No, przeraża mnie jego nieprzewidywalność. Przyznam, że lekko przeraża mnie to, jak nieprzewidywalny jesteś. To dobrze. Tak trzymaj. A teraz już koniec. Nie gadamy, tylko pijemy. Za przyjaźń, Wiktorze. I za sztymunek. Sztymunek? Ty. Może ta akwawita to była ta wódka? Akwawita. O, kolejna rzecz. Przeczytajmy. Wiadomość od Abaurcego. Bracie, kielich do kielicha, oto przyjacielskie śluby, których nie rozerwą już żadne Belzebuby. Pora mi było lecieć do moich. Śródmieścia nie można za długo zostawiać bez nadzoru, bo się zaczną elementa różne panoszyć. Ominął cię zacny wschód słońca, ale tak słodko spałeś, że nie miałem serca cię budzić, śpiąca królewno. Do następnego. A. PS. Trochę się ślinisz przez sen. dobra. Myślę, że w tym miejscu zakończymy. Już nawet nie patrzę, co tam nam zostało do zrobienia. Dzięki zatem bardzo za obejrzenie tego odcinka. No i cóż, zapraszam w przyszłym tygodniu. Na pewno w piątek na kolejny odcinek. A być może jak się uda, tak jak w tym tygodniu, może w środę, we wtorek. Na taki między odcinek zobaczymy. Jak życie się ułoży, jak czas na to pozwoli. W każdym razie dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka i zapraszam. Hej!